Leon ma na koncie 4522,08 dolara. Wpłaca dodatkowo 875,50 dolara, a potem wypłaca 300 dolarów gotówki. Ile pieniędzy zostało mu na koncie? Na początku ma 4522,08 dolara. Zapiszmy tę liczbę. 4522,08 dolara. Potem wpłaca, czyli dodaje środki do zgromadzonych na koncie. 875,50 dolara. Piszemy więc plus i 875,50 dolara. Wpłacać znaczy umieszczać pieniądze w banku, stąd plusik. Leon wpłacił tę kwotę. Policzmy, ile teraz ma na koncie. Zaczynamy od miejsca części setnych. Cent to 0,01 dolara. Zmienię jeszcze kolor. 8 plus 0 to 8, 0 plus 5 to 5, spisujemy przecinek. 2 plus 5 to 7, 2 plus 7 to 9, 5 plus 8 to 13, wpisujemy 3, 1 przenosimy na górę, 1 plus 4 to 5. Po wpłaceniu tej sumy na konto bankowe Leon ma teraz 5397,58 dolara. Następnie Leon wypłacił 300 dolarów, czyli zabrał tę sumę z konta. Dlatego musimy ją odjąć. Odejmujemy 300 dolarów i 0 centów. Dopisałem dwa zera po przecinku, bo 300 dolarów i 0 centów to tyle samo co 300 dolarów. I odejmujemy. 8 minus 0 to 8, 5 minus 0 to 5, spisujemy przecinek, 7 minus 0 to 7, 9 minus 0 to 9, 3 minus 3 to 0 i 5 minus nic to 5. Leonowi zostało na koncie 5097,58 dolara.